Patrzę z tego kościoła na Kraków. Na miasto moje umiłowane. Mam w pamięci wszystkie dzielnice, wszystkie parafie, które jako wasz arcybiskup odwiedzałem. Od tego czasu minęło 18, prawie 19 lat. Powstało kilkadziesiąt nowych kościołów, o które kiedyś zabiegałem. Dopiero mojemu następcy dane było je poświęcić. Dziękuję Bożej Opatrzności za wszystkie te nowe parafie Krakowa i Nowej Huty, które już istnieją i te, które dzięki życzliwości władz powstają teraz tam, gdzie są nadal takie potrzeby. Wszystkie ogarniam modlitwą i sercem. Chcę powiedzieć na koniec, chcę jeszcze dodać to, co tu na tej kartce nie jest napisane. Mianowicie na pewno królowa Jadwiga wiedziała o krowoderskich zuchach. I postanowiła się z nimi sprzymierzyć. I dobrze zrobiła. Sześćset lat nie mogła się doczekać kanonizacji. Odkąd się sprzymierzyła z krowoderskimi zuchami, wszystko zrobiono. Jeszcze pragnę zwrócić się do grup stojących poza kościołem, ze sztandarami. Są to w znacznej mierze sztandary AK. Ponieważ życzyli mi zdrowia, więc pragnę im powiedzieć, że byłem w szpitalu i powiedzieli, że się nie nadaje. Wypuścili mnie, wypuścili mnie na wolność, tylko sobie odnotowali imię i nazwisko i tym się imieniem będą stale teraz posługiwać. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Boże nasze, w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Sztandary są poświęcone. Kielich dla księdza Dziaska. Dla parafii.
pamięć.